10 miast, w których najlepiej się żyje. Jakiś rok temu był podobny odcinek jednak, że Inteligencji Intelligence Unit opublikował nowy, odświeżony ranking, więc go teraz Wam prezentuję. Adelaide, miasto w Australii stolica Stanu, Australia południowa położona jest nad rzeką Torrens przy jej ujściu do Zatoki Świętego Wincentego. piąte co do wielkości miasto w Australii z liczbą ludności wnoszącą ponad 1 300 tysięcy mieszkańców. Adelaide jest ważnym w Australii centrum przemysłowym i naukowym. Znajdują się w niej między innymi fabryki samochodów Holden i Mitsubishi, a także duże centrum badawcze przemysłu zbrojeniowego. W tym mieście znajdują się trzy znaczące w Australii Uniwersytety. Pod Nadto miasto znane jest jako miasto kościołów z powodu bardzo dużej ilości kościołów, wielu wyznań znajdujących się w tym mieście, ale według popularnego powiedzenia na każdy ze zbudowanych kościołów wybudowano przynajmniej jeden pub. W Adelaide i okolicach mieszka około 20 tysięcy osób polskiego pochodzenia. Najpopularniejszym sportem w Adelaide jest oczywiście futbol australijski. Dubą miasta są dwa kluby występujące w ogólnokrajowej lidze AFL. Kopenhaga, stolica i największe miasto Danii, położone na wschodnim wybrzeżu wyspy Zelandia i częściowo Amager. Od 1 lipca 2000 roku połączona jest mostem nad Sundem ze szwedzkim Mölme. W Kopenhadze panuje klimat morski, przejawia się to częstymi opadami oraz dużą wilgotnością powietrza. Najcieplejsze miesiące to lipiec i sierpień, lecz są one też najbardziej deszczowe. Roczne amplity temperatur są niskie, oznacza to, że zimy są łagodne, a lata chłodne. Jako największy duński port Kopenhaga ma połączenie promowe ze Szwecją, Norwegią, Niemcami i Wielką Brytanią. Na wyspie Amager położony jest jeden z większych w Europie i największy w Skandynawii międzynarodowy port lotniczy Kastrup. Oprócz tego Zelandia połączona jest z sąsiadającymi wyspami i Półwyspem Skandynawskim pięcioma mostami, co umożliwia ruch pociągów i samochodów. Od 2003 roku na stadionie Parken w Kopenhadze odbywa się żużlowe Grand Prix Danii, jeden z turniejów w cyklu Grand Prix. Obecnie w Kopenhadze działa kilka dużych klubów piłkarskich. Tokio stolica i największe miasto Japonii położone na południowo-wschodnim wybrzeżu Hansiu i zarazem największy obszar metropolitarny na świecie. Do 1868 roku miasto nazywało się Edo. Nazwa miasta Tokio oznacza wschodnią stolicę. Tokio zostało zniszczone przez trzęsienie ziemi w 1923 roku, a także przez amerykańskie bombardowania podczas II wojny światowej w maju 1945 roku. Miasto to było organizatorem Letnich Igrzysk Olimpijskich w 1964 roku. Znajduje się tutaj Tokio SkyTree, pałac cesarski oraz zabytkowe świątynie i parki. Tokio jest siedzibą jednej z głównych giełd świata i rekordowej liczby dużych firm, przy znacznym udziale małych przedsiębiorstw. Toronto, największe miasto w Kanadzie i stolica prowincji Ontario. Położone w południowej części Ontario na północno-zachodnim brzegu jeziora Ontario. Miasto pełni funkcję ekonomicznej i kulturowej stolicy Kanady. W samym Toronto mieszka 2 615 060 osób. Toronto jest najbardziej wieloetnicznym miastem świata, zamieszkałym przez ponad 150 grup etnicznych. W 2001 roku miasto otrzymało nadane przez ONZ tytuł World's Most Multicultural City. Język angielski jest językiem ojczystym dla około 52% mieszkańców Toronto. Ponad 50% obecnych mieszkańców jest imigrantami, co daje miastu drugie miejsce na świecie co do ich liczby po Miami w USA. Polonia w zespole miejskim Toronto według badań kanadyjskiego urzędu statystycznego liczy 266 700 osób. Nieoficjalnie ocenia się, że ta liczba jest ponad dwukrotnie większa według oficjalnych statystyk z tego roku 79 000. 1875 mieszkańców Toronto mówi po polsku. Vancouver, miasto w zachodniej Kanadzie w prowincji Kolumbia Brytyjska, przy ujściu rzeki Fraser do cieśniny Straits of Georgia. Miasto ma 603 tysiące mieszkańców i jest ósmym co do wielkości miastem Kanady. Zespół miejski ma ponad 2 miliony mieszkańców i jest trzecim co do wielkości zespołem miejskim Kanady, po Toronto i Montrealu. Vancouver rozwinęło się jako miasto spośród wielu innych małych przystani, baz wielorybników i osad drwali zachodniego wybrzeża Kanady. Zdecydowało to, dogodne położenie portu i poprowadzenie linii kolejowych. Również współcześnie port jest najważniejszym miejscem i sercem całej aglomeracji, choć miasto nie jest stolicą Kolumbii Brytyjskiej, swoje siedziby ma w nim wiele biur administracji, w lutym 2010 roku było gospodarzem 21 Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Sydney, największe miasto Australii i Oceanii z liczbą ludności wynoszącą ponad 5 milionów mieszkańców, także stolica stanu Nowa Południowa, Walia. Założone w 1788 roku, Sydney jest znaczącym centrum finansowym, handlowym, transportowym, kulturowym i turystycznym, mając status metropolii o znaczeniu globalnym. Metropolia jest także dużym węzłem komunikacyjnym z największym międzynarodowym lotniskiem w Australii, który obsłuży prawie 42 miliony pasażerów w 2016 roku i rozbud siecią drogową i kolejową. Położona jest na wschodnim wybrzeżu nad Oceanem Spokojnym. Sydney od lat znajduje się w pierwszej dziesiątce wśród miasta na świecie w zakresie jakości życia. Sydney skupia wiele zagranicznych banków i korporacji międzynarodowych, a samo miasto jest promowane jako jeden z największych hubów finansowych w regionie Azji i Pacyfiku. Znajdują się tu trzy obiekty z listy światowego dziedzictwa UNESCO. W Sydney odbyły się letnie igrzyska olimpijskie w 2000 roku. Calgary, największe miasto kanadyjskiej prowincji Alberta, leżące na przedgórzu Gór Skalistych nad rzeką Bow. Położenie Calgary na wysokim płaskowyżu wschodnim Gór Skalistych wpływa na typowy dla tego typu obszarów klimat i częste zmiany pogodowe. Charakteryzuje się on niską wilgotnością powietrza, krótkimi, ale upalnymi latami i długimi, mroźnymi zimami. Polonia w Calgary szacowana jest na około 20 tysięcy osób, skupia się wokół trzech ośrodków. Osaka, trzecie co do wielkości miasto w Japonii, leży w południowo-zachodniej części wyspy Honshu, w regionie Kinki nad zatoką Osaka na styku Morza Wewnętrznego i oceanu Spokojnego u ujścia rzeki Yodo. Jest stolicą prefektury o tej samej nazwie i częścią obszaru metropolitarnego Xin zamieszkiwanego przez około 18 milionów osób. Osaka jest jednym z najważniejszych ośrodków przemysłowych, handlowo-usługowych, kulturowo-naukowych i rozrywkowych w kraju o niezwykle potężnym potencjale ekonomicznym konkurującym z Tokio. Jest to także jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych i największych portów morskich w kraju. Osaka jest jedną z metropolii globalnych, ma znaczny udział w wytwarzaniu produktu krajowego brutto, drugie miejsce wśród miast Japonii, siódme miejsce wśród miast świata, przynajmniej w 2005 roku. Melbourne, czyli zeszłoroczny zwycięzca rankingu w latach 1901-1927 w stolicy Australii, największe miasto stanu Wiktoria oraz drugie pod względem wielkości w Australii, znane przez czasopismo The Economist za najlepsze miasta do życia na świecie w latach 2011-2017. W Melbourne obok Sydney znajduje się największe skupisko polonijne na Australii oraz siedziba konsula honorowego Polski. Melbourne położone jest w południowo-wschodniej części kontynentu australijskiego i jest najbardziej na południu południe wysuniętą stolicą kontynentu. Nie istnieje jednostka samorządowa zarządzająca całym obszarem aglomeracji Melbourne, która podzielona jest na 31 miast oraz hrabstw, a miasto Melbourne obejmuje tylko centralną część aglomeracji i przylegające dzielnice. Każde z miast posiada wybieralną radę miasta odpowiedzialną za szereg funkcji powierzonych jej przez rząd stanowy, wiktory, między innymi planowanie, zbiórkę śmieci, plaże, parki i ogrody, przedszkola, lokalne wydarzenia kulturowe i festiwale, usługi dla osób w podeszłym wieku i te podobne. W Melbourne ma siedzibę 9 z 16 drużyn ogólnokrajowej ligi futbolu australijskiego, Australian Football League. Melbourne jest wielkim centrum handlowym i przemysłowym. Wiele z największych australijskich firm i międzynarodowych korporacji ma tutaj główne siedziby. Wiedeń, stolica i największe miasto w Austrii, położone w północno-wschodniej części kraju nad Dunajem oraz miasto statutarne, tworzące jednocześnie odrębny kraj związkowy. Historycznie centrum miasta, pełne zabytków ze wszystkich epok historycznych, z przewagą XIX-wiecznego historyzmu i secesji przełomu XIX i XX wieku, zostało w 2001 roku wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ze względu na bogactwo atrakcji, należy do najchętniej odwiedzanych miast w Europie. Wiedeń, według raportu amerykańskiego. Takiego Melkera oceniającego 221 najważniejszych metropolii jest miastem o najwyższej jakości życia na świecie. W rankingu oceniano m.in. sytuację ekonomiczną, stan środowiska naturalnego, wskaźnik przestępczości, dostęp do oświaty i kultury oraz jakość służby zdrowia. Austriacka stolica uzyskała aż 108,6 punkta.